Hejka, tutaj Marta z bloga codziennyfit.pl i dzisiaj pokażę Wam coś, o co bardzo dużo osób mnie prosiło, a mianowicie rozciąganie po treningu. Jak wiadomo, warto się rozciągać po treningu, między innymi po to, żeby zapobiec kontuzjom, ale także, żeby sprawić, że te mięśnie nie będą przykurczone, tylko właśnie trochę je wydłużymy, wysmuklimy przy tym też nogi, bo to też daje rozciąganie. I po prostu będziemy się lepiej czuli. Rozciąganie także rozluźnia, także przyda się także osobom zestresowanym. Natomiast ja jako trener polecam rozciąganie każdemu, niezależnie od tego, jakie treningi robisz, po każdym treningu powinno być przynajmniej 10 do 15 minut rozciągania. Te ćwiczenia nie są trudne. Jeśli nie możesz zrobić jakiegoś ruchu, bo jest Ci za ciężko, rób do tego momentu, do którego możesz, ostrożnie, nie przesadzamy tutaj, nie szarżujemy, nie robimy szpagatów. No to co? Myślę, że możemy zaczynać nasz trening. Ok, nasz trening rozciągający, a właściwie zestaw ćwiczeń rozciągających zaczynamy od bardzo prostego ćwiczenia, które wszyscy znamy, czyli skłon, ręce do góry, najpierw prostujemy kręgosłup, oddychamy nosem, wydech ustami i powoli spuszczamy się na dół. Kiedy jesteśmy na dole, próbujemy dotknąć podłogi i w tej pozycji wytrzymujemy 30 sekund start. Pamiętaj o tym, żeby kolana były cały czas proste, nie uginamy ich, nie próbujemy za wszelką cenę dosięgnąć podłogi tylko po to, żeby ugiąć kolana, więc lepiej już nawet mieć te ręce w powietrzu, ale żeby były nogi proste, będziesz czuć, jak tylna część Twojego uda się rozciąga. Oddychaj. Jeszcze chwilę. Ok, prostujemy się i znów przeciągamy się do góry. O, dobrze, tak jak wstajemy rano z łóżka. Jedną, drugą i znowu 30 sekund. Teraz rozszerz trochę bardziej nogi i staraj się jeszcze mocniej dotknąć podłogi. Start, 30 sekund. Podczas trwania tego ćwiczenia cały czas staraj się jeszcze mocniej trochę docisnąć ciało do podłogi, a właściwie ręce do podłogi. Ok. Jeżeli coś Cię zaboli, od razu, powoli wycofaj się do pozycji stojącej. Nie powinno nic boleć podczas rozciągania. Powinno być nieprzyjemnie, ale bez bólu. 3, 2, 1, ok. I ostatni raz. Teraz jeszcze bardziej rozszerzymy nogi. Ręce do góry, rozciągamy się. Właśnie to najbardziej przyjemna część. I opuszczamy się powoli. I próbujemy rękami dotknąć za siebie albo złapać się pięt. 30 sekund, start. Oddychaj. Staraj się jeszcze trochę mocniej zejść do dołu. Najlepiej, jeśli będziesz próbował przykleić brzuch do ud. W ten sposób będziesz prawidłowo schodził na dół. Czujemy, jak rozciągają się tylnie części ud. Bardzo dobrze. I jeszcze chwilka tylko. 4, 3, 2 i powoli wstajemy. Super, najnudniejsze ćwiczenie za nami. Teraz się będą same ciekawsze. Nogi na krzyż. I też zrobimy skłon. Starając się nie prostować nóg w kolanach. Jeśli ktoś naprawdę nie może, jest bardzo, bardzo drętwy, to wtedy oczywiście trochę można ugiąć, ale nie za bardzo. Staramy się jednak, żeby te nogi były prosto. I staramy się sięgnąć podłogi. Też 30 sekund. Czas. Start. Ok. Dotykamy podłogi lub prawie dotykamy. Jeśli czujesz, że jesteś bardzo rozciągnięty, możesz spróbować dotknąć się za tylnią kostkę. W sensie za kostkę tylnej nogi. Jeśli czujesz, że nie za bardzo, no to tylko do podłogi. Pamiętaj, że z każdym treningiem rozciągającym będzie coraz lepiej. To jest bardzo fajne w tym, że widać od razu efekty. 4, 3, 2, ok. Wstajemy i druga noga. Tak samo. Jeśli wykonujemy ćwiczenie prawidłowo, to tutaj cała ta część będziemy czuli, jak się rozciąga dość intensywnie. Ok. Czas. Start. I znowu wisimy sobie trochę głową na dół. Ok. Powinieneś czuć, jak rozciąga się cała tylnia noga. Jeśli możesz zejść trochę niżej, spróbuj przykleić brzuch do uda. Ale nic na siłę. To jest najważniejsze, żeby nic nie robić na siłę. Łatwo można coś sobie uszkodzić w ten sposób. 3,
2, 1. Ok. Pierwsze ćwiczenia mamy za sobą. Teraz rozciągniemy trochę przód uda, czyli mięsień czworogłowy. Najpierw łapiemy się za kostkę, trzymamy równowagę i 30 sekund wytrzymujemy w tej pozycji. Możemy wypchnąć trochę biodra do przodu. Wtedy powinniśmy czuć tutaj większy nacisk. I od razu jak się złapiecie za palce, przyciągniecie sobie nogę do pośladka, to czuć jak się rozciąga mięsień czworogłowy. Jeżeli trudno nam jest utrzymać równowagę, wyciągamy rękę do przodu lub w bok. Powinno być dużo łatwiej. I rozciągamy sobie udo. Jeżeli możemy, trochę wyżej przyciągamy, mocniej i wypychamy biodra do przodu. Super. Jeszcze trochę. Już. Dobra, druga noga to samo. Przyciągamy do pośladka i start. Jeśli mamy problemy, wyciągamy rękę, będzie dużo łatwiej. Można dwiema rękami złapać, wtedy jest trochę mocniej. Pamiętamy, tak jak przy każdym ćwiczeniu rozciągającym, będę to często powtarzała, że jeśli bardzo boli, to od razu przystajemy, ale nie puszczamy gwałtownie, tylko delikatnie schodzimy i odpuszczamy. 4, 3, 2 i 1. Ok, świetnie. Powtórzymy to ćwiczenie jeszcze raz. Łapiemy na nogę. O, teraz ja mam problemy z równowagą. I start. 30 sekund. Rozciągamy mięsień czworogłowy. Często jest bardzo zapomniany przez ludzi. Dużo się go ćwiczy, natomiast prawie w ogóle nikt go nie rozciąga, co sprawia, że bardzo boli, jak się rozciąga, ale to jest taki przyjemny ból. To powinien być właśnie przyjemny ból przy rozciąganiu. Na pewno nie powinno Was boleć tak, że no wiadomo, że coś się dzieje. Wypychamy biodra, pamiętaj o tym. Ok, 4, 3, 2, 1. Ok, druga noga. I start. Mocno. Oh, mnie to trochę boli, pewnie Ciebie też. Warto się rozciągać po każdym treningu, bo to nie tylko wysmukla nogi, ale właśnie zapobiega kontuzjom, zwiększa gibkość i ogólną sprawność wszystkich mięśni. No i właśnie przeciwdziała przykurczom. Często jeśli osoby się nie rozciągają, to mają przykurcze. Nie mogą na przykład całkiem wyprostować nogi. 3, 2, 1. Ok, to za nami. Zostały nam łydki. Stajemy w tej pozycji. Tak, żeby tą nogę docisnąć, tylnią nogę docisnąć do podłogi i napieramy na tą nogę tak, żeby czuć, jak się łydka rozciąga. Jeśli jest Wam ciężko, podejdźcie do ściany, oprzyjcie się tak o ścianę i napieramy w ten sposób. Przyciskamy maksymalnie piętę do podłogi. 30 sekund start. Tak, żeby było czuć po prostu, że ta łydka się rozciąga. Musi być czuć. Łydki to kolejna część, o której się zapomina. I często jest tak, że ludzie mają ogromny problem z tym ćwiczeniem, ponieważ bardzo, bardzo boli. Wiem sama, jak się dużo siłowo trenuje, dużo się robi intensywnych ruchów, na przykład skakania, biegania, to te łydki są takie zapomniane i wtedy bardzo bolą przy rozciąganiu. Ale właśnie do tego są te ćwiczenia. 2, 1 i zmiana. Druga noga. Ok, start. Napieraj cały czas piętą do podłogi, tak jakbyś chciał maksymalnie docisnąć tą nogę. Będzie czuć w łydce, że pracuje i że te mięśnie się rozciągają. Możesz ugiąć trochę przednią nogę. Jeśli obniżysz się bardziej, to ten nacisk będzie większy, ale cały czas pamiętaj o tym, żebyś, jakbyś chciał tam coś wkręcić w tą podłogę. Ok, oddychaj sobie swobodnie. 4, 3, 2 i 1. Ok, jeszcze raz. Zrobimy jeszcze jedno powtórzenie tego samego ćwiczenia. Do tyłu noga. Przednią nogę uginamy i czas start, 30 sekund. Ok. Bo to rozciąganie łydek jest chyba najprzyjemniejsze z tego wszystkiego. Warto to zrobić przy ścianie, jest dużo, dużo łatwiejsze, dużo też łatwiej zrobić nacisk na tą piętę i sprawić, że ta łydka rzeczywiście bardzo mocno się rozciąga. A jak nie mamy ściany, to poradzimy sobie bez ściany. Co to dla nas? Ok. 4, 3, 2
Jeden, ok. Druga noga. I jedziemy z koksem. Jeszcze raz łydy. Start. O, aż się zachwiałam z wrażenia. Ok. 30 sekund. Pamiętaj cały czas o tym, żeby napierać piętą do ziemi. Żeby ta łydka trochę popracowała. Jeśli nic nie czujesz kompletnie, znaczy, że ćwiczenie jest wykonywane źle. I należy albo mocniej przycisnąć, ugiąć kolano, ale też właśnie podejść do ściany i zrobić to przy ścianie. Musi być po prostu czuć przy rozciąganiu, że coś tam się dzieje. Jeśli nic nie czujemy, to jest źle. Jeden, ok. I już teraz trochę ćwiczeń w pozycji trochę bardziej leżącej. Wyciągamy jedną nogę do przodu. W ten sposób. I teraz będziemy robić dwie rzeczy jednocześnie. Napieramy biodrem pod skosem w podłogę, tak jakbyśmy chcieli przykleić się tutaj tymi częściami ciała do podłogi. Powinniście czuć rozciąganie mięśnia czworogłowego, ale też tutaj powinno być czuć lekkie rozciąganie. I oprócz tego otworzymy sobie biodro w ten sposób. Jeśli jesteście bardziej rozciągnięci, możecie napierać tą ręką na nogę i ją rozciągać biodro w ten sposób. Jeśli nie, to tylko kładziemy i obracamy się w tą stronę. Start. Pamiętaj cały czas o tym, żeby napierać tą częścią ciała na podłogę. Oddychaj. Wdech nosem, wydech ustami. Staramy się robić długie oddechy, powolne. Ok. Cztery, trzy, dwa. Ok, powoli wracamy do pozycji, w której byśmy chwilą. I teraz od razu z tej pozycji kolejne ćwiczenie. Prostujemy przednią nogę i schylamy się. Start. Do nogi jak najbardziej. Nie próbujmy się zgarbić, tylko przykleić brzuch do uda. Jakbyśmy chcieli się położyć na tej nodze. I wyciągamy oczywiście ręce jak najdalej. Kładziemy się na nodze. Ręce daleko i oczywiście staramy się, aby noga była prosta w kolanie. Nie jest to łatwe, więc na początku może być trochę ugięta, zwłaszcza jeśli ktoś ma przykurcze. Oddychaj. 3, 2, 1. Ok, powoli wróć do pozycji i zrobimy to samo na drugiej nodze. Zaczynamy oczywiście od biodra. Ja się wrócę w tą stronę, żeby być do Was twarzą. Ok. I teraz tak, tu otwieramy biodro, tutaj napieramy, 30 sekund start. Powinieneś czuć, jak się rozciąga czworogłowy uda, bo napierasz cały czas na podłogę, byś chciał się położyć. Tutaj udo, no i oczywiście biodra w tym miejscu, także się rozciągają. To jest świetne ćwiczenie, żeby właśnie rozciągnąć zmęczone mięśnie, mięśnie, które rzadko były rozciągane. Zwłaszcza na przykład po bieganiu, bo w intensywnych treningach. Oddychaj. 3, 2, 1. Ok. I od razu na następnej pozycji, czyli prostujemy tą przednią nogę i kładziemy się na naszej nodze. Start, 30 sekund. Staramy się jak najdalej. Jeśli nie możecie jakoś daleko wyciągnąć tych rąk, nie jest to nic złego. Jak widzicie, ja też mam problemy z tą nogą. Jest to moja mniej rozciągnięta noga i zawsze mam z nią problem. I napieramy brzuchem na udo, powoli, rozciągając coraz mocniej. Oddychamy. 3, 2, 1. Ok. Powtórzymy całą sekwencję jeszcze raz i dopiero przejdziemy do następnych ćwiczeń. Dobra. Czyli jeszcze raz otwieranie biodra. 30 sekund. Start. Pamiętaj o tym, żeby napierać naprawdę bardzo mocno na podłogę. Tak jakbyś chciał dotknąć biodrami, kolcami biodrowymi podłogi. I jednocześnie otwieramy biodra. Powolne oddechy. Wdech nosem, bardzo długi oddech. I powolny wydech ustami. Jeden. Ok, wracamy do tej pozycji. Prostujemy przednią nogę i kładziemy się brzuchem. 30 sekund. Start. Jeśli czujesz, że noga zaczyna się tu rozluźniać, jest
bardziej giętka. Możesz spróbować przycisnąć się jeszcze bardziej, położyć się na nodze, przytulić się do niej. Super. Cztery, trzy, dwa i jeden. Ekstra. Druga noga, druga strona. Ok, czyli druga noga, znów napieramy, otwieramy biodro, patrzymy się i 30 sekund. Start. Cały czas naprawdę pamiętaj o tym, żeby próbować dostać się do podłogi. To jest bardzo ważne, inaczej to ćwiczenie nie będzie takie wydajne. I oddychamy. Wiem, że rozciąganie może nie jest super interesującymi ćwiczeniami. Ja też się często przy nich nudzę, ale są bardzo ważne, nie wolno ich omijać, naprawdę. Cztery, trzy, dwa i jeden. Ok, prostujemy nogę przednią. Moja upośledzona noga, jeśli chodzi o rozciąganie. I 30 sekund, start. Próbujemy przykleić się brzuchem do uda. Powinniśmy czuć ciągnięcie na całej tylnej części nogi. Czy mięsień dwóch głowy, uda, łydka. Wszystko tam się nam ładnie rozciąga. Cztery, trzy, dwa i jeden. Ekstra. Od razu z tej pozycji usiądziemy sobie. Nogi prosto. I coś, co na pewno wszyscy robili w szkole, czyli po prostu skłon w przód, łapiemy się za palce i rozciągamy nogi 30 sekund. Jeśli nie możesz, to łap się za kostki i próbuj położyć się na udzie. Nie próbujemy ciągnąć w ten sposób do przodu, tylko właśnie położyć się. Jednocześnie nogi mają być proste w kolanach, jeśli komuś się nie udaje, mogą być lekko przykurczone, ale nie za bardzo. Trzy, dwa i jeden, ok. Chwila przerwy, rozluźniamy nogi w ten sposób. Ok, i jeszcze raz to samo, 30 sekund znowu. Start. Kładziemy się brzuchem na udo. Próbujemy się po prostu złożyć, jak scyzoryk. Albo jakiś nóż kieszonkowy, czy coś w tym stylu. Co się tak składa? Nie wiem, co się tak składa. Okej. Okay. Spróbuj trochę mocniej. Dwa. Jeden. Okej, okay, super. To już za nami. Zrobimy teraz siat płotkarski. Jeśli ktoś z Was ma problemy z kolanami, przewincie, omijcie. Nie róbcie tego ćwiczenia, po prostu go nie róbcie, bo może być trochę szkodliwy dla waszych kolan. Jeśli nie macie problemu z kolanami, to jak najbardziej. Jedna noga do przodu, druga noga do tyłu zgięta i do nogi z przodu kładziemy się na niej. Tak samo jak tamto ćwiczenie, 30 sekund. Próbujemy położyć brzuch, dotknąć czołem kolana i te sprawy. I próbujemy mocno. Oddychaj. Super. Cztery, trzy, dwa i jeden. Prostujemy się. Robimy za krok do tyłu. I jeszcze raz. 30 sekund. Ta sama noga od razu zrobimy. Start. Mocno połóż się na tej nodze. Staraj się oczywiście, żeby w kolanie była prosta, jeśli nie możesz do końca, może być trochę zgięta. Ważne, żeby było czuć rozciąganie, powinien się czuć tylnia część łód, jak się wszystko tam ładnie rozciąga. Przytulamy się do nogi. Trzy, dwa, okej.
I teraz to samo zrobimy na drugiej nodze. Prostujemy jedną nogę, drugą zginamy z tyłu za sobą i rozciągamy 30 sekund. Staramy się położyć na nodze. W rozciąganiu fajne jest to, że właśnie już po drugim, trzecim treningu widać efekty. Możemy coraz lepiej się rozciągać, coraz głębiej robić te skłony. To jest bardzo fajne. To motywuje do dalszego działania. 3, 2 i 1. Ok. Chwila przerwy, dokładnie jakieś 2 sekundy. I robimy znowu. 30 sekund. Start. Kładziemy się na nodze. Wyobrażamy sobie, jak kiedyś będziemy robić szpagat i te sprawy. Każdy chce zrobić szpagat w internecie. Ok. Oddychaj sobie spokojnie. Relaks i te sprawy. Cztery, trzy, dwa i jeden. Ok. Teraz jedną nogę prostujemy, druga zgięta i powoli staramy się siadać. Do dołu dajemy tyłek, wypinamy go trochę. Powinniśmy czuć rozciąganie w tej części nogi. Czas, start, 30 sekund. Staraj się usiąść na tej tylnej nodze i cały czas przeć tą częścią do podłogi. Powinieneś czuć, jak Ci się rozciąga tutaj cała ta wewnętrzna część uda. Super. Jeszcze chwilkę. 4, 3, 2 i 1. Ok, druga noga. W ten sam sposób. I od razu start. Bez ceregieli. Ok. Rozciągamy się. Super, świetnie Ci idzie. Jeszcze chwilka. Jeszcze sekundka. Cztery, trzy, dwa, jeden. Ok, powtórzymy to jeszcze raz. Ok, zniżamy się i start 30 sekund. Cały czas próbujemy zejść jak najniżej, nawet jak już będzie ten moment, w którym nie da się dalej zejść, to i tak przemy w stronę podłogi. Żeby się czuć naprawdę na całej długości, jak wam się rozciąga wszystko tam ładnie. Nie zapominamy o oddychaniu. Ok, świetnie. 4. 3, 2, 1 i zmieniamy stronę. I od razu start, 30 sekund. O, właśnie tak. Rozciągamy się. Taki rodzaj rozciągania warto wykonywać po treningu. Już to jest rozciąganie statyczne, gdzie nie pogłębiamy ruchów. Nie robimy tego typu ćwiczeń przed treningiem, ponieważ badania wykazały, że może to mieć negatywny skutek i na kontuzję, i w ogóle na nasz trening, więc przed treningiem tylko rozciąganie dynamiczne. I koniec. Super. Teraz zrobimy ćwiczenie, którego bardzo nie lubię. Jeżeli macie przed sobą kanapę albo coś, za co możecie się złapać, siadamy w takiej pozycji i próbujemy złapać się tego i w ten sposób szarpiemy do przodu. Jeśli nie mamy kanapy, tak jak ja, to po prostu ręce na środek i próbujemy jak najmocniej wyciągnąć te ręce, położyć się znów na podłodze. Ja tego nie zrobię w jakiś spektakularny sposób, ponieważ nie mam dobrze wyciągniętej tej części nóg, natomiast warto próbować. Jeśli macie kanapę, to naprawdę będzie łatwiej, jeśli po prostu do coś złapiecie. 30 sekund, start. Kładziemy się.
powinniście czuć, jak się rozciąga cała wewnętrzna część łód i trochę łydki. 4, 3, 2. Okej, rozluźniamy się chwilę. I jeszcze raz powtórzymy to samo. Start. Oddychaj. Super, jeszcze chwilka. 4, 3, 2 i 1. Ekstra. Mamy to za sobą. Rozciągniemy jeszcze ręce do przodu i tą ręką przyciskamy mocno do klatki. Start. 30 sekund. Mocniutko. Okej. 4, 3, 2 i 1. To samo na drugą rękę, Boże, nogę. W ten sposób i mocno przyciskamy do ciała. Byśmy czuć napięcie w bicepsie, jak nam się rozciąga. Zrobimy jeszcze 2 ćwiczenia na rozciąganie i do domu. Cztery, trzy, 2 i 1. Ok, teraz ręka za głowę i dociskamy łokieć. Byśmy chcieli go docisnąć trochę do podłogi, do głowy. Tu powinniśmy czuć, jak nam się wszystko rozciąga. 30 sekund. Start. Staramy się mocno docisnąć, żeby rzeczywiście było czuć, że coś tam się dzieje. Cztery, trzy, dwa. Ok. Druga ręka. To samo ćwiczenie, czyli łokieć za głowę i dociskamy. Super. Warto też nie zapominać właśnie o rękach, już mało kto je rozciąga. Trzy, dwa i jeden. Ok, świetnie. Ostatnie ćwiczenie sobie zrobimy. Ręce do tyłu i rozciągamy klatkę piersiową w ten sposób. Oddychamy. Dobrze. I to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Okej, to już koniec rozciągania. Mam nadzieję, że nie zasnęliście i zrobiliście cały trening. Mam też nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I oczywiście czekam na Was na blogu codziennyfit.pl. A ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Hejka!